Oto prezentacja o potęgowaniu. Będzie to drugi poziom trudności. Wprowadzimy potęgi ujemne. Wiemy już, że 2 do potęgi trzeciej to 2 razy 2 razy 2. Jest to 8. Teraz spróbujmy podnieść 2 do potęgi minus trzeciej. Wielu z Was powie, to minus 8. Pamiętajcie jednak, potęgowanie to nie mnożenie. Może się wydawać, że skoro 2 razy 3 to 6, to 2 do minus trzeciej to minus 8. To nieprawda. 2 do minus trzeciej potęgi to to samo, co 1 druga do potęgi trzeciej. 1 druga do potęgi trzeciej. Przy ujemnym wykładniku potęgi bierzemy odwrotność podstawy i podnosimy ją do potęgi w wersji dodatniej. 1 druga do potęgi trzeciej wiemy już, że to jest 1 druga razy 1 druga razy 1 druga, co daje nam 1 ósmą. 1 ósma 2 do potęgi minus trzeciej jest równe 1 ósmej. 1 Zróbmy kolejny przykład. Powiedzmy 3 do potęgi minus drugiej. Mając minus w wykładniku potęgi, musimy wziąć liczbę odwrotną do podstawy. Zatem bierzemy 1 trzecią i podnosimy ją do potęgi drugiej. 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta. Rozważmy kolejny przykład. Co zrobić, jeśli mamy 2 trzecie do potęgi minus trzeciej? Za każdym razem, kiedy widzimy liczbę ujemną w wykładniku potęgi, chcemy się jej pozbyć. Od razu bierzemy odwrotność podstawy. Liczbą odwrotną do dwóch trzecich jest 3 drugie. Podnoszę je do potęgi trzeciej. Co się zmieniło? 2 trzecie odwróciłem. Zamieniłem minus 3 na plus 3. Mamy teraz proste potęgowanie. 3 drugie razy 3 drugie razy 3 drugie daje 27 ósmych. 27 ósmych. 2 trzecie do potęgi minus 3 to 27 ósmych. Kolejne przykłady: 4 siódme do potęgi minus pierwszej. Mamy ujemną liczbę w wykładniku potęgi. Bierzemy więc odwrotność podstawy i podnosimy do potęgi dodatniej. 7 czwartych do potęgi pierwszej. Każda liczba do potęgi pierwszej daje po prostu siebie samą. Mamy więc 7 czwartych. Gdy podnosimy liczbę do potęgi minus pierwszej, to bierzemy liczbę odwrotną do tej liczby. Dalsze przykłady. 2 do minus 5. Odwrotność 2 to 1 druga. Podnosimy ją do potęgi piątej. 1 druga razy 1 druga. Razy 1 druga. RAZY 1, druga, razy 1, druga. Daje to 1,32. 2 do potęgi minus 5 możemy też obliczyć tak. 2 do minus 5 to to samo, co 1 w liczniku, 2 w mianowniku do 5. Sposoby te różnią się zamianą kolejności. Kiedy odwracasz, a kiedy liczysz potęgę? Jeszcze parę przykładów. Gdy zapiszę każdy z przykładów, możecie nacisnąć pauzę i sprawdzić, czy sami umiecie je rozwiązać. Potem porównajcie wynik z moim. Powiedzmy, że mam minus 4 do potęgi minus 3. Pozbywam się liczby ujemnej w wykładniku potęgi. Wiem, że to minus 1 czwarta do potęgi trzeciej. Minus 1 czwarta razy minus 1 czwarta razy minus 1 czwarta. Liczba ujemna pomnożona przez liczbę ujemną daje dodatnią. Przy kolejnym mnożeniu przez liczbę ujemną otrzymamy liczbę ujemną. 1 razy 1 razy 1 daje 1. 4 razy 4 daje 16 razy 4 daje 64. Wynik to minus 1,64. Następny przykład. 8 dziewiątych. Zróbmy z tego liczbę ujemną. Minus 8 dziewiątych do potęgi minus 2. Minus 9 ósmych. Zwróćcie uwagę. Od razu biorę liczbę odwrotną podstawy. Podniesione do potęgi drugiej. Minus 9 ósmych razy minus 9 ósmych. Liczba ujemna razy liczba ujemna daje liczbę dodatnią. 9 razy 9 to 81 sześćdziesiątych Rozumiecie już o co chodzi? Nauczyliśmy się, że jeśli mamy ujemny wykładnik potęgi, to bierzemy odwrotność podstawy i podnosimy ją do potęgi dodatniej. Mam nadzieję, że to uporządkowało Waszą wiedzę. Próbujcie teraz rozwiązywać następne zadania.